Hej, e, więc tak, mam ścięte włosy, czuję się z nimi okropnie, widzę ich. E, nie lubię ściąć moich włosów, ale wychodzi na to, że będę musiał to robić. Więc nie było mnie miesiąc, albo prawie miesiąc, i to nie jest tak, że nie chciałem nagrywać, ja chciałem nagrywać, chciałem to robić, ale też nie mogłem tego robić. Jakby. Co ja mam kusia powiedzieć? Po prostu nie mogłem nagrywać. Marzec, bo dla mnie. Dziwnym miesiącem, jakby było dużo pracy I nie mówię o pracy YouTube'owej, bo nie traktuję tego jako pracy, tylko jako hobby Chodzi mi głównie o pracę, miejsce pracy, gdzie pracuję Troszkę było do roboty w tym miesiącu Aktualnie już będę miał spokój od takich cięższych prac przez chwilę Szczerze nie wiem, czy chcę mówić o mojej pracy i gdzie pracuję Ci, co wiedzą gdzie pracuję, jako kto, gdzie, co, jak, kto wiedzą Jak ktoś nie wie, to, to nie wie, jakby... Uprzedzając pytanie, nie, nie wiem, czemu trzymam w ręku. Po prostu stwierdziłem, że muszę coś trzymać w ręku, żeby. żeby. ADHD po prostu mam, okej, okay, po prostu mam ADHD ADHD. Co prawda, lekarz mi tego nie ustalił, ani nikt tam z takich specjalistów, ale ja wiem, że mam ADHD. Jakby... Wierzę w to, że mam DHD. Widziałem dość sporo komentarzy, gdzie osoby pisały: Zacznij ZÓW nagrywać! No, chciałbym! Szczerze nie wiem, jaki jest sens tego filmu. Po prostu chciałem powiedzieć, że jestem, wróciłem, po prostu nie mogłem nagrywać, bo miałem pracę, czułem się źle pod względem psychicznym. I tak, to, to tyle z takiej informacji. Dzięki za uwagę. Papa. Pa. Szczerze w tym miesiącu nie kupowałem sobie zbyt dużo lalek. Jakby chyba nie kupiłem tak naprawdę żadnej lalki. Coś się ze mną dzieje. Zapewne odkuję sobie to w kwietniu. Tak podejrzewam. Z takich lalkowych newsów w Polsce zaczęły się pojawiać lalki Monster High z generacji trzeciej. I to w smykach. Także podejrzewam, że 1 kwietnia zobaczymy lalki w każdym sklepie. Bardzo mnie to fakt cieszy. Aczkolwiek mam trochę już walone w to. Ponieważ mam większość lalek w swojej kolekcji. Brakuje mi głównie Deusa, Torrey, Gully i Twili. Z takich Oddzielnych postaci, bo reszta lalek mam i tak, Laguna wciąż stoi naga i czeka, aż ją umyję. Kiedyś to zrobię, przysięgam pewnego dnia. Aczkolwiek mam parę lalek, które kupiłem miesiąc temu i troszkę ich jest. Mam też lalkę, która czeka dwa miesiące, aż ją otworzę. Może pokażę. Popsuję jej pudełko jeszcze bardziej. Pierwsza lalka jest to lalka High Glam. Jej pudełko jest zniszczone. Mam bardzo długie nogi. Tyle mogę mi powiedzieć? Nie wiem, czy wam mówiłem, ale zacząłem zbierać trochę lalek Disneya, w sensie ksieniczki Disneya, niektóre, ale nie takie z Disney Store, tylko takie lalki z dzieciństwa mojego, typu lalki od Simby. I przykładował do mnie zdobyć taką lalkę, śpiewającą, jest w pudełku i jej baterie wciąż działają. Chyba to było słuchać. Także tak, kupiłem ją za 30 pln zł na Allegro. Mega fajna okazja z pudełku. Pewnie z pudełka nie będę wyciągał, bo wygląda w bardzo, bardzo ładnie. I też zbyt nie ma miejsca, żeby takie lalki wystawiać. To jest mój problem, że zbieram na lalki, a nie wiem gdzie je położyć. Pomóżcie. H2O, pomóżcie mi! Okej, okay, ta lalka czeka tu chyba 4 miesiące. Barbie Fashion Fever kupiłem już jakiś czas temu i czeka na otwarcie. Jej pudełko się wgniotło, i pudełko było w stanie praktycznie idealnym. Wracając do tematu księżniczek, mam jeszcze fazę nalalki księżniczek, ale od Barbie, od Matela, ale nie takie z filmów Barbie, wiecie, księżniczka, żebraczka i w ogóle, tylko takie, takie o, tak po prostu. I udało mi się kupić taką nalkę kopciuszka w pudełku i jest ona prześliczna, jakby kopciusze, jakieś piosenka, które są moje ulubione dwie majki z dzieciństwa. Totalnie. No i rożpunka, ale rożpunka to głównie od Barbie. I ta lalka jest naprawdę prześliczna, jest przeurocza. W ogóle jej loki są mega urocze. Zmyślałem się, ile jest w nich żelu, ale wciąż. Te lalki nie, czyli nie mam w planie je otwierać, ale jest tak śliczna, że po prostu musiałem wam ją pokazać, jakby, no, sorry, musiałem. Wracając jeszcze do alei Disney, ja mam taką lalkę Aurory. Jest przeurocza. Co prawda, nie jej sukienki, bo jest strasznie dziwna. Jakby. mega dziwna. No i ogólnie ona jest dość łysa I w sumie to było teraz taki nowinek u mnie. Wyjaśniłem się, czemu mnie nie było i że już będę spokojnie, wracam. Mam w planach zrobić tygodniowy maton filmów na moim kanale e, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałem, żeby był. Codziennie jakiś filmik na kanale przez tydzień, ale Tam. E, Myślałem też trochę nad nagraniem innej gry związaną z jednymi lalkami. Nie powiem jaką, ale bardzo fajną grą. Mam nadzieję, że ten na filmik zobaczy parę osób i że YouTube mi całkowicie nie zasięgu zasięgów tak kiedyś. Napiszcie mi, która lalka nawet się podoba z tych nowszych lalek u mnie. Um, to było tyle fajnie, że wracam chyba Papa, pa! Subskrybuj.